Cześć, wracam dzisiaj do Pathfindera, gdzie moja drużyna pokonała Balora, będącego bossem Midnight Fang, wielkiej cytadeli demonów, którą udało nam się zdobyć. Jednakże cytadela ma w sobie jeszcze kilka sekretów, które szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę trudność w tym miejscu, bałem się podjąć, ale na całe szczęście Gniewomirus napisał mi w komentarzu o kilku rzeczach, o których kompletnie zapomniałem lub nie wiedziałem z moimi postaciami związanymi. Jedną z nich jest umiejętność Sally, otrzymana na 11 poziomie, zwana Mark of Justice. Jest to nic innego jak ulepszona wersja Smite Evil, która polega na tym, że wszyscy moi sojusznicy otrzymają tak jakby bonus ze Smite Evil, tak? Tak, dokładnie. Umiejętność działa ta tak, że na 11 poziomie Paladyn może użyć tak jakby dwa użycia swojego Smite Evil do tego, żeby dać Smite Evil wszystkim swoim sojusznikom na jedną minutę, używając jej bonusów. Super. Więc to na pewno będziemy tego używać. Druga umiejętność, o której mi przypomniał, to umiejętność Touch of Good, czyli dotyk dobra, która polega na tym, że na jedną rundę jeden z naszych sojuszników otrzymuje święty bonus do rzutów na atak, do rzutów na umiejętności, na abilities i na rzuty obronne o równy połowie poziomu socjala w kapłaństwie, czyli w przypadku socjala to będzie plus 7. Biorąc pod uwagę te dwa bonusy i to, że żeby otworzyć to przejście muszę zamknąć tą dwójkę drzwi, no to spróbujemy. Zobaczymy, jak to pójdzie z tym bonusem. Tutaj jest wejście do Nexusa, ale to sobie na razie ominiemy. Przejdziemy tutaj przez otchłań. Mogę zamknąć te drzwi. Chyba, tak. Tak mi się wydaje. Przejść tutaj do otchłani. No, drużyno, tak jest. Przejdziemy do otchłani, spróbujemy otworzyć te drugie drzwi. I czekajcie, jakby tu przejść? Muszę przejść całą drogę tutaj. Tu jeszcze jest jakieś przejście, tak? Dobrze widzę. Jak tam, drużyno? Czy tu jest jakieś przejście? Nie widzę. Tu już chyba byliśmy. Tak, tu zostało wszystko zwiedzone. Ok, przejdziemy tutaj. Ja mam nadzieję, że to jest dobra droga. Że nie zabłądzimy nigdzie. I zobaczymy, czy uda nam się rozwikłać tą zagadkę i otworzyć. O, proszę bardzo, tutaj jeszcze jakiś worek pomiędzy kryształami, które są wydobywane. O, proszę bardzo, a w worku plus diamentów, który akurat jest super ważnym składnikiem do wielu przydatnych zaklęć. Ok, coś mi się tu ta mapa... Ok, ruszamy tu. Coś mi się ta mapa krzaczy, ale drużyna rusza. Przebiegamy przez tą jaskinię, w której wydobywane były kryształy potrzebne demonom do tego, żeby otrzymywać mistyczne moce. Przejdziemy tutaj do Midnight Fane. Tak. Zobaczymy, po której stronie wyjdę. Ok, gdzie my tu jesteśmy w tym Midnight Fane? Jesteśmy tutaj i muszę zamknąć jeszcze te drzwi, tak? Dobrze widzę. Tak, jeszcze musimy te drzwi zamknąć, co powinno otworzyć przejście. Tak. Ok. To nam otwiera przejście. Teraz wystarczy wydostać się stąd. Jak to zrobimy? No najprawdopodobniej wychodząc tędy. Tu nie mogę już przejść, ok. Ale mogę przejść tędy, tak? Ok, chyba się uda.
Mam nadzieję, że dobrze robię, że nie zgubi się drużyna. Okej, okay, wrócimy teraz tędy. Zapiszę sobie to jako zagadka. Super. Idziemy, idziemy. Tędy. Regal w ogóle został już zrzucony z pozycji dowódcy krucjaty. Królowa uznała, że nie nadaje się do tego i wysłała mnie na samobójczą misję do otchłani. Co spowodowało, że Regal, pomimo tego, że nie dba o tytuły, no już coś tam o tej królowie pomyślał sobie, że nie jest do końca z nami szczera. Okej, okay, tędy się nie wydostanę. Jak tędy się nie wydostanę, no to którędy? Trzeba się teraz zastanowić dobrze. Skoro nie wyjdę tędy, to muszę otworzyć te drzwi jednak. No ale jak je otworzyć, skoro się nie mogę tędy wydostać? Okej, tu coś zabłysło. Zerknijmy. Tu jest jeszcze otwarte. Dziwne. Drzwi mamy otwarte, nie da się przedostać. Jak otworzę je, to się zamknie, tak? Okej. Czyli... Okej, czyli muszę wrócić, jakby przejść przez otchłań, z tego co widzę. Spróbujmy rzucić na atletykę. Udało się. Ekstra. Ale to nic nie daje. Tu jest też tylko jedno przejście. No dobra, wracamy do otchłani. Spróbujmy znaleźć przez otchłań jakieś inne wejście. Na drugą stronę. Okej, jesteśmy tu. Może tędy się uda. Przejdźmy tu. Ustawię się na północ, tak jak powinno być. Okej. Tędy chyba niestety nie przejdziemy. Nie ma tu przejścia. Nie ma dla drużyny przejścia. Którędy by tutaj... Może tędy. Może gdzieś tutaj. Jeszcze całkiem spora ilość terenu nie jest odkryta. Tu już byliśmy. Tu byliśmy. Tu są trupy. Tutaj odpoczywaliśmy. I co? I tędy się nie da przejść. To nie jest takie łatwe, widzę. Jak tędy wyjść? Tu nie. No jeszcze mam to jedno przejście tędy, tutaj dostałem łomot od tych demonów. Mogę spróbować, ale to wtedy i tak mi nie da. Nie uda mi się otworzyć, tak? Tutaj co? Tutaj nic, tutaj się nie da. Tutaj już wracam. Okej, no wracamy w takim wypadku. Może tędy? Nie, też tu mam zamknięte przejście, okej. Tutaj jak zejdę na dół, to się absolutnie nic nie dzieje. Okej, musimy wrócić zatem. Musimy wyjść stąd. Okej, jestem tu, a tutaj jeszcze mamy jedno przejście i zamknięte drzwi. Jak je otworzę, to pewnie... Tak, zamyka się moja... Okej, czyli musimy je mieć zamknięte, te drzwi. I wtedy to jest ponownie otwarte, ten środek, tak. Tylko jak się stąd teraz wydostać? Dobra, idziemy tu, nie da się. Tu? Nie da się, też nie, tu jest otwarte, o dziwo. Okej. A przechodząc tędy, tu jeszcze nie byliśmy. Okej, tu się da zejść na niższe piętro. Czyli też mamy jakieś przejście. Dobra, no to idę. Może tym niższym... Tak, może tędy.
Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Okej. Okay. A, proszę bardzo, tu chyba mamy sposób na wydostanie się. Jest bariera postawiona przez Minaho. Tak, okej, okay. Ale jest też wyjście tędy. Co może sugerować, że to tędy się właśnie uda wydostać. Sprawdźmy. Napięcie rośnie. Jesteśmy tu, okej. Okay. I... Tak, to chyba tędy. Chyba tędy miałem podążyć. Trzy wyjścia do otchłani. Próbujemy. Okej, okay, tu pamiętam. O, jeszcze ją musiałbym załatwić. Ale z drugiej strony, skoro dała sama z siebie mi swój klucz, to zostawimy ją i spróbuję wyjść tędy. Okej, okay, i gdzie jesteśmy? Jesteśmy tu, a tu drzwi powinny być otwarte, tak? I możemy się przedostać. Super, super, drużyno. Wszyscy tutaj. Chyba się uda. Zapiszemy sobie jeszcze raz grę. Okej, okay, da się. Da się zejść. Jak tam reszta ekipy? Czemu tutaj stoimy? Drużyno? Co tu się dzieje? Tak, wszyscy proszę tutaj się ustawić. Rusza, jest Lan, jest Sosiel, jest Regil, jest Ragalf, Sela i Aivu tutaj się obijali i ciekawe, co mnie tam będzie czekać na tym dole. No dobra, jak tu wyglądają nasze bonusy? No nie wyglądają, więc trzeba by się trochę odświeżyć. Zatem rzucimy sobie protekcję przed strzałami. Sela może rzucić aurę większej odwagi. Ok, Sosiel może rzucić aurę Archona, bo to też tyle, bo obawiam się, że tam będą przeciwnicy jak zwykle. Zapiszę, wejdę do środka i jak coś jeszcze, jak się okaże, że jest niebezpiecznie, no to wtedy uda się, jeszcze się wzmocnimy. O, proszę bardzo, skarb. A tu jeszcze jest zejście niżej, tak? Otwórzmy je. A, okej. I co tu się dzieje? Pełno swarmów. Okej, i one nam zadają obrażenie chyba od trucizny. Tak. Dobra. To już wiem, na co się przygotować. Na to, że jak otworzę... Tylko nie ma tam pułapki? Nie jest to pułapka? To jest chyba po prostu tak od... pułapka, której się nie da rozbroić, tak mi się wydaje. Zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy. Okej. Okay. Sosiel, rzuć opóźnienie trucizny. Ragolf musi sobie rzucić przyspieszenie, będziemy musieli rzucić tam trochę kul ognia. Tak mi się wydaje, więc Sosiel od razu też niech przygotuje dla całej ekipy ochronę przed ogniem. Powinna wystarczyć. Ok, mamy ochronę przed ogniem. Zapiszę. Sela Mark of Justice jeszcze nie będzie używać. Schodzimy na dół. I... otwieramy. Okej, okay, oni zaczynają. I Aivu musi tutaj zaatakować. Cztery ataki. Jak to wygląda? 27 poziom ma każdy. Wow. Okej, okay, to będzie niebezpieczne, ale spróbujemy. Mamy kilka osób włączonych. Arusha atakuje Bismuta. Teraz Lan. No Lan tutaj nie zaatakuje za dużo, bo nie ma na to sprzętu.
spróbujemy rzucić Mark of Justice na nich, ale są odporni na Mark of Justice, chociaż są chaotycznie źli. Aha, są odporni na zaklęcia i na fizyczną, na zaklęcia, które wymagają celu i na fizyczną, fizyczne obrażenia od broni. Okej. Okay. A co powiecie na... A nie, tutaj zadawanie to jest obrażeń nieumarłym. Okej. Okay. Kronan tutaj oszaleje trochę. Okej. Okay. Sosiel żyje. Super, rzucamy prayer. Są odporni na to. Teraz Regil. Tutaj też niestety nie zostaną zadane obrażenia. No i Ragalf został... O nie, może rzucić Ragalf swój czar. No to będzie to oczywiście ulepszona kula ognia. I ile to zadaliśmy im? Mało. Mało obrażeń. Nie możemy się stąd wynieść. Ciężka to będzie walka. Ivo spróbuje zionąć w nich. O, Arl, całkiem dobrze to poszło. Ja chyba muszę uzbroić drużynę w obuchowe, chociaż czy obuchowe obrażenia coś dadzą? To tak, że uświęcimy sobie bronię, ale to nic nie da. Jakby się za to zabrać? Jakby to mogę jeszcze spróbować ulepszyć trochę bronię, bo to daje mi świętą energię, tak, na broniach, więc w teorii to będzie damage świętej energii, a nie samej broni, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Mogę też przyzwać tam moje demony i wrzucić przyspieszenie, więc wrzucimy przyspieszenie, przyzwiemy demony i dopiero otworzę skrzynię, tak. Do tego najlepiej by było im rzucić jakiś, nie wiem, one są odporne na truciznę, więc nie mam za bardzo jak w AOE im zadać obrażeń. Co my tu mamy jeszcze? Umbral Strike, może się uda. I Holy Ward. Okej, okay, to też może być. Holy Ward też może być dobre. Zapiszemy sobie. Otworzymy. I zaczynamy. A nie, była pułapka. Czyli w teorii będzie się dało to rozbroić. Czy ja rzuciłem wszystko, co potrzebuję? Ochrona jest. Okej. Okay. Ma... Czy nie udało się... Tutaj Ivu, może ich ktoś potężnie zranić. Okej, okay, dość fajnie tutaj poszły te obrażenia. Arusha, niestety, nie uda się. Lan będzie strzelał w coś, czego nie chcemy. No i Sela... A niech spróbuje, zobaczymy. Niestety nie udało się trafić. Okej, okay, Ragalf. No kula ognia, nie? Rzucimy. Tutaj w sam środeczek. Okej, okay, coś im zadała ta kula ognia.
Powoli to idzie. Bismut może próbować, ale to nic nie da. Social niestety wyłączone. Swarmy atakują, ale się trzymamy. Regil nic nie robi. Swarm stoi. Arusha Ivo już nie ma zionieć niestety. Kronan stoi w miejscu. Arusha, czy możesz zaatakować? Może, ale nic nie zrani. Ok. Lan też może próbować, tak jakby nic nie szkodzi. Sela. Niech próbuje. Ok, trafiła za 9, czyli coś tam da się trafić. No i ponownie kula ognia. Ok, trafieni. Powoli, powoli im spada ten haps. Nie wiem, czy mi kuli ognia starczy do tego. Sosiel, co możesz zrobić? Możemy spróbować prayer, żeby obniżyć im monusy, ale oni są chyba odporni na to. Regil nie dostaje, Aivu atakuje. Ok. Ja nie wiem, czy nie lepiej mi będzie spróbować to zrobić bez trybu turowego. Niech walczą wszyscy. Aragal w nich rzuca te kule ognia, no ma jeszcze 9. Ok, walczymy dalej. Wracamy do trybu turowego. Nie, ok, tryb turowy to nie jest. Znaczy się, tryb normalnej walki nie jest dobry. Nie jest dobrym rozwiązaniem. Więc wrócimy do tych kuli ognia. Jeszcze powinienem mieć kilka zwojów typu burza ognia i tak dalej. O, to jest dobry pomysł. Gdzieś tu miałem zwój. Zobaczmy. Burzy ognia, dokładnie. Spróbujemy go zrobić. I przyzwanie większego ożywiołaka. Ok, to tak. Na razie to zdejmiemy. Mamy tą ochronę wrzuconą przed ogniem. Ragalf, ile trwa? Jedna lub więcej rund. A, to tyle? Co to za burza ognia? Dobra, muszę wczytać, ale wiem, że mam ten zwój, tak? Więc burza ognia może mi w tej sytuacji pomóc. I to całkiem, całkiem nieźle. Trochę się namęczę, ale kto wie, może się uda. Ok, jak to wygląda? Ochrony są, haste jest. Gdzie ten Firestorm? Mam 13 zwojów burzy ognia. I przyzwanie mniejszego żywiołaka oraz większego żywiołaka. Ok. Spróbujemy większego żywiołaka, spróbujemy też dodatkowe burze ognia, kron albo afira. Najpierw włączymy tego żywiołaka. Jedna runda na poziom, ok. I jest nasz żywiołak? Nie ma go. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ok, Sela niech póki co uleczy wszystkich. Tak, Ragalf, masz turę? Masz? Nie ma. Ok, musimy to przetrwać do Sosiela. Teraz Lan. Lan sobie strzeli. Ok, coś trafił, super. Trafił? Coś tam trafił. Sosiel. Przyzwanie większego żywiołaka ognia. Ok, on powinien zadawać im obrażenie od ognia. Mam nadzieję. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy dalej. Aivu może tutaj strzelić w nie.
ale ona sobie poczeka, ustawi się tutaj. Regil... Niech atakuje. Teraz one atakują naszych, a Rusza niech strzela. Okej, okay, trafiła za 3, super. Dalej leczymy ekipę. Ragalf nie atakuje jeszcze, coś bardzo źle mu musiał rzut pójść. Obronny. Lan. I teraz nasz żywiołak ognia, działaj. On stoi. Nie rozumiem czemu. Stoi, ale stoi, okej. Okay. Rzucamy tam burzę ognia. Oj, słabo, słabo to wyszło. Okej, okay, bismut swoje. A Ivo niech rzuci. To chyba już lepiej faktycznie będzie rzucić kulę ognia, ale zobaczymy. Dostajemy trochę obrażeń. Arusha 0, no i teraz... A przezwijmy jeszcze więcej. Może Azaty tą świętą energią, nie? Nie udaje im się. Ragalf dalej oszalał, niestety. Trzymajmy dalej. Jak tam nasz żywiołak? Ruszysz się w końcu, brachu? Nie, dobra. Żywiołak to było trochę zmarnowanie zwoju chyba. Bo nic nie robi chłopak. Stoi w miejscu. I jakby się nudzi. Aj, bo atakuj. Za 0, okej. Co możemy zrobić? Dostajemy obrażenia. Scala niech wszystkich leczy. Ragalf dalej wyłączony niestety. Lan. Żywiołak stoi. No co? Leczymy. Czekając na to, że Ragalf łaskawie się uruchomi. Albo wiecie co? Jeszcze zrobimy to inaczej. Skoro te burze ognia to są w sumie tak nic nie warte, to ja przyzwę na basu i będę ich próbował załatwić tą kulą ognia po prostu, bo ona dość dobrze działała. Znaczy dość dobrze. Dawała radę. Teraz się przekonamy. Mam już prawie wszystko, zatem przyzwijmy kreatury. Zobaczymy, jak sobie poradzą. U mnie prawie wszyscy wywaleni. A ruszę, może strzelać. Super. Lan. Strzelimy, ale to nie było nic trafione. Na basu stoją. Okej, Sela nas tu wszystkich podleczy. Okej, Ragalf, czy możesz rzucać? Nie możesz. Regin nie może zrobić nic, Ivu może w nich strzelić. I zakończy turę. Mamut walczy. No i Stosiel. Jakby ich tu załatwić? Rzucimy Black of Lacan Resolve. To jest bardzo dobry czar. I polepszy nam rzuty obronne. Nie ma.
Okej, okay, coś tu dostało. Ragal wyłączony. Niestety. No muszę tak rozpocząć tą walkę. Regil teraz nie dość, że wyłączony, to jeszcze... Okej. Okay. Prayer. Niestety, dalej są na full życia. Zdaje się, że lepiej szło, jak po prostu rzucam kulę ognia, takie mam wrażenie. Ale wysyłamy, dobra, wybiera, trochę im tam poziomu zeszło. Więc jeszcze nie jest źle. Gdyby tylko Ragalf mógł, o super. Ragalf może rzucać czary. Zatem, kulą ognia w dziada. Okej, okay, dostały, chociaż trochę. Się chyba nie uda. Bless jeszcze rzucimy, pewnie. Strzelać, ale to nie zada żadnych obrażeń. A za też umarła. Okej, okay, leczymy. Ragalf nie może rzucać znowu. Ajwu. Może jeszcze zionąć. Sosiel wyłączony, ale czemu może powstać? Może. Ok, super. To niech podleczy ekipę. Ragalowi się też nie udało. Ragalfowi, Lan. Coś mu nie idzie. Na basu nie idzie. Zaraz, o którym w ogóle to na basu są poziom? One mają 9 poziom, co one tu wielce... Dobra, co one tu chcą osiągnąć, biedaki? No leczymy. Ragalf. Nie da się. Czy one mają True Sight? Jeszcze jest taka opcja. Nie mają! O, okej, okay, okej, okay. To jeszcze to dobrze, że doczytałem. Jak nie mają True Sight, to spróbujemy jeszcze na niewidzialności je zaatakować. Skoro nie widzą, to jest szansa. Mała, ale jest. Mała to szansa, ale jest szansa. Dobra, zatem ekipo. Mr. Ragalf. Gdzie my tu mamy? Większa niewidzialność. Jedna runda na poziom. No Ragalf, rzucaj, rzucaj. Tu nie ma czasu, panie. Regil ma? Ma. Dobra, Lan. W tym samym czasie tutaj jeszcze Blessing of Luck and Resolve na wszystkich. Ok, Prayer na wszystkich. Ragalf. Ronan, otwieraj. Okej, Arushae nie może strzelić. Ajwu, może. Sosier, super, leczenie na wszystkich. Okej, Regil. Sela może spróbować. Okej, okay, trafiła. Okej, okay, trafiła. Jest jakiś plus. Jest jakiś progres. Coś tam trafiamy na tej niewidzialności. Kula ognia. Dostały 62 jedna dostała. Okej, okay, okej. Okay.
Coś tu się przesuwa. Kronan będzie atakował? Nie będzie. Jest wyłączony. Druga runda. Dostajemy obrażenia, ale my to jeszcze wytrzymamy. Arusha nie walczy. Aiwu, próbuj. Ona nie ma niewidzialności. Sosiel, leczenie na całą ekipę. Musimy się utrzymać. Regil może walczyć. Okej, okay, trafia, zadaje damage, czyli da się ich pokonać. Nie będzie to łatwe. Musi nam się dużo fajnych rzutów udać, ale może się uda. No niestety z broni dystansowej to nie ma prawa się udać. Okej. Okay. Ragalf, kula ognia. Okej, okay, spada im to życie. Bardzo powoli, ale spada. Mam nadzieję, że się tylko nie leczą, bo to wtedy nie... Okej, okay. Arusha, całkiem niezłe obrażenia. Aiwu niestety nie ma niewidzialności. No i Sosiel musi tutaj... dobra, poczekamy na razie. Rzucimy sobie Blessa jeszcze, żeby mieć bonus. Okej, okay. I Regil. Okej, okay, coś tam trafiliśmy, super. Bismut, bardzo mało punktów życia. Ale dalej stoi, Lan. 6 ataków, no niestety, jak tu mówią, strzela z łuku, więc... Okej, okay. Ragalf. Kula ognia. Zadał 42 punkty Kronanowi, to dziwne, gdyż Kronan ma odporność, ma być w teorii niewrażliwy. Okej. Trafiamy. Czwarta runda, jeszcze kilka nam zostało. Sosiel, no teraz nie ma wyboru, musi wszystkich podleczyć. Okej, dobre leczenie. Regil. Jedziemy. Lan. Tu nie będzie nic trafione, okej. Okay. Jesteśmy na to przygotowani. Sela. Chociaż jednego, okej. Okay. Ile tu jeszcze mamy sytuacji? Ile tu jeszcze mamy? Tak, ochrony przed ogniem. Gdzie jest ochrona przed ogniem? Dlaczego ja nie mam ochrony przed ogniem? Co to ma znaczyć? Oni mi zdjęli? Czy... Czemu nie ma tej ochrony przed ogniem? Tak, ja mam rzut. Czyżbym ja nie... No chwila, muszę coś... Nie mogę teraz sprawdzić. Mam nadzieję, że sprawdzę, jak do Lana dojadę. No ale to bez ochrony przed ogniem, to trochę kamikadze robimy. No dokładnie. Chwila, bo czegoś tu nie rozumiem. Gdzie mi ta ochrona przed... Chyba, że te... Cholerne te zdejmują. Ta cholerna szarańcza. Ten rój to zdejmuje. Może tak być. Może tak być. Nie no, mamy 9 minut. Na wszystkich. Na absolutnie wszystkich. Kronan ma... okej. Okay. To jest 9 minut, więc to nie jest takie... Okej, okay, rzucamy na wszystkich tą niewidzialność. No, rzucaj, Ragalf, nie ma co czekać. Okej. Okay. Mamut? No, czasami się widzicie, on czasami po prostu stoi i nie rzuca, a to jest bardzo niedobrze, bo... Okej, mamy na wszystkich niewidzialność, mamy na wszystko ochronę, mamy na wszystkich ochronę przed trucizną. Prayer, bless. Kronan, otwieraj. Dobra. Jest.
ochrona dalej. Tu jest. No niby mamy tą ochronę. Zobaczymy. Ciekawe, w co one będą atakować, jak nas nie widzą. Zobaczymy. Okej, okay, Ivo, atakuj. Nie trafia. Dobra, teraz zadajemy obrażenia. Oprócz Lana. Lan nie zadaje, ale Lanowi zaraz tutaj poprawimy to. Okej. Okay. Sosiel może ten spróbować Beat of Luck na Lanie. Scella może atakować. Okej. Okay. Regil, tak samo. Okej. Okay. Ragal, wrzucaj... Nie! Ragal wyłączony z walki, fatalnie. No tu czasami po prostu muszą też udać się rzuty, tak? Inaczej nam nie wyjdzie. Nie znikła jeszcze ochrona przed ogniem. Mi się wydaje, że jakiś efekt tych tej szarańczy mógł to spowodować. Arushae. Lan. No Lan zadaje 0, tak? Ale to na to jesteśmy przygotowani. Bismut. Leczymy się. Okej. Okay. Scella. Włączę spellbooka. Okej. Okay. Regil. Okej. Okay. Jednego mamy w połowie, tylko teraz by mi się... Ragolf jeszcze wyłączony. Fatalne ma te rzuty obronne. Na wolę. Ile on ma na wolę? Sprawdzimy. Na wolę mamy plus 9, ok, więc to nie jest dużo, w ogóle nie dużo. I tak, ajwu. Ile jeszcze tą większą niewidzialność mamy? Lan. Musi wszystko pójść dobrze, muszą rzuty pójść dobrze i wtedy może nam się uda. Scella, dawaj. Regil. Dobrze. Teraz Ragal, wrzucaj czary. Ach. Dobra, ale Mamut coś zadał. Ajwu, atakuj. Okej, okay. Arushae, możesz już atakować? Nie może. Zadaję obrażenia Bismutowi i go pewnie zabija. Nie ma trafionych. Okej, okay, Bismut nie żyje, ale my się podleczymy. Okej, okay, teraz Scella. Nie udało się. Regil, dawaj, chociaż jednego zdejmijmy. Ragal, rzuć w końcu czar, nie da się. Ragal wyłączony całą walkę niestety. Więc tutaj może się nie udać nasza operacja. Zaraz zobaczymy, może Ivo go dobije. Zaraz nam zejdą te zresztą. Zaraz nam zejdzie niewidzialność. Bismut, chociaż jednego, co? Sosie, lecz. Dobra, na razie nie musisz leczyć. Mamy ochronę przed złem. Rzućmy ją. No. Scella, zabij chociaż jednego, proszę. Jest. Okej. Okay. Powoli do przodu. Tylko Ragal musiałby zacząć rzucać czary, no. Ragal jest wyłączony. Okej. Okay. Ile jeszcze Ragal będziesz wyłączony, co? Nie wiem. Okej, okay, Arusza. Lan. Arusza jeszcze nie walczy. To coś. Okej, leczymy. Scella, następnego. Okej, Regil, tak samo. Okej, Ragal, proszę, rzucaj już zaklęcia. Jest! W końcu. W końcu udało się. Ragal, rzucaj prosto, kulę ognia. Zadał im 0 punktów obrażeń. Co za pech. Nie udało się przebić ich ochrony.
mimo mitycznej tej, to dalej jest za mało, no ale 27 poziom mają te... ta horda ma 27 poziom, to nie jest mało. Okej. Okay. Dostali. Co by tu... Wiem, co jeszcze mogę rzucić. Mogę rzucić... A nie mam Blessing of Luck and Resolve? Nieważne, rzucimy. Regil. Dobra, Ragalf. Mam nadzieję, że teraz się uda przebić to. Dobra, rzućmy tu. Dostały? Coś tam dostały. Jest, dobrze. Ósma runda, więc zaraz się nam skończy, zaraz zacznie się kończyć niewidzialność. A to jest bardzo niedobra sytuacja. A ruszałem, wyłączona niestety. Też wyłączona całą walkę, okej. Okay. Bestia i Sosiel, leczymy. Okej, okay, Sela, do boju. Regil, mam nadzieję, że dobijesz go. Proszę, miej dobre rzuty, bracie. Dasz radę. Piąty, nietrafiony, szósty za zero. Nie! Ragalf, wyłączony. Okej, okay, zginął jeden ze swarmów, super. Zostało dwóch. Aivu, może w nich rzucić tym, tak? Bardziej to nam zaszkodziło niż im. Okej, okay, a ruszałem, możesz strzelać, super. Dwa trafione. Bit of luck rzucimy na Sella. I Sella teraz cztery ataki. Trzy trafione, ale to lepiej trzy niż w ogóle, tak? Tutaj dwa z sześciu trafione. Mamy Blessing of Luck and Resolve? Mamy. Kula ognia. No jak to? Mamy ochronę przed ogniem. Która powinna kompletnie dać mi immunity. Aha, dobra, ale jak wciągniemy... O, przepraszam. Za każdym razem, gdy to zaklęcie zaabsorbuje 12 punktów na... punkt na poziom rzucającego, no to jest discharge, tak? Czyli to zaraz już przestanie być aktualne. Ale walczymy. Zostały nam dwie te swarmy. Ok, ktoś nam wyszedł z stealtha. Arusha, możesz strzelić w nią? Nie, nie możesz. Ok. Sasiel. Lecz. Okej, okay, Sela, trzy ataki. Regil, Regil poczeka za Ragalfem. Ach, Ragalf nie ma teraz tury. Okej, okay, jeszcze tylko tyle. Okej. Okay. Arusha strzela mi w Selę. Niedobrze. Sosiel. Musiałby podleczyć ekipę, ale bardziej mi zależy na tym, żeby się ochronić przed ogniem. Nie wiem, co zrobić teraz. Jeszcze mamy niewidzialność. Okej, okay, to jeszcze ich leczę. Jeszcze spróbujemy tymi naszymi niewidzialnymi zadziałać, bo hejst szedł. Więc Ragalf teraz rzuci hejsta na wszystkich. Regil. Znowu nie trafia. Czemu? Może się już skończyło. Może się już niewidzialność skończyła. Chyba tak. Arusha, proszę, opamiętaj się. Opamiętaj się. Jest! Ale nie trafia. Ok. Czyli już chyba nam zeszła niewidzialność.
Lan, rzucaj panie tą ochronę. Możemy też Holy Ward rzucić, no. Co mi szkodzi? Okej. Okej. To nie był dobry pomysł. Sela poczeka za Ragalfem. Ragalf, mamy jeszcze te niewidzialności? Mamy. Rzucaj na Selę. Rzucaj na Selę, ziom. Okej, rzucił. Sela. Super. Super. Kronan, jeszcze niewidzialny. Okej. Aivu. Rusza opanowana. Trafia za 8. Super. Za 6. Ekstra. No i Sociel rzucimy co? Nie mamy już leczenia z domeny. Mogę leczenie krytycznych ram na celi rzucić. Ale chyba nie podejdzie do niej. Ragalf, jeszcze jedna niewidzialność, panie, się przyda. Tym razem na Regila. Okej, Regil, come on, bro. Tak jest. Tak jest, zabity, super. Sela, dawaj. Trafiony za 10. Kronan, nie trafia. Jesteśmy tak blisko, żeby przejść tą mega trudną walkę. I to wszystko dzięki wam i temu, że przypomnieliście mi o kilku umiejętnościach, o których kompletnie zapomniałem. Okej, Sociel, gdzie jest Sela? Podejdź do Seli i rzuć na nią nie leczenie lekkich ran, panie, tylko coś poważniejszego, tak? Albo masowe leczenie lekkich ran, okej, też się przyda. Okej, Ragalf, kula ognia, nie? Już teraz mamy niewidzialność na Seli, mamy na Socielu. Okej, mogę jeszcze spróbować na Kronanie tą niewidzialność. Okej, no i teraz Regil trafił, super. Sela, 4 ataki. Okej, Mamut, 2 ataki. Nieudane, znaczy za 0, tak? Czyli nie do końca to, o co nam chodziło. Arushae dalej niestety. O, jeszcze na Arushae mogę rzucić niewidzialność. Sociel, czy mamy jeszcze jakieś masowe leczenie, panie? Tak jest, i to średnich ran. Ragalf, mamy jeszcze niewidzialność ostatnią. Wykorzystamy ją na naszą sukubicę. Okej, Regil, do boju, panie. Sela, tak samo. Okej, Mamut, tak samo. Zmarnowałem trochę na Mamuta, bo on zadaje jednak za 0. A, proszę bardzo, a tu już lepiej. Musimy sobie teraz z Sosielem zapewnić ochronę przed kwasem. Czy ja jeszcze mogę to zrobić? Mogę. Ochrona zimno, ochrona elektryczność, ochrona kwas. Okej. Ragal rzucił wszystkie te, które miał rzucić. Wszystkie niewidzialności. Jak to nasza ochrona przed ogniem? Nie będziemy już ryzykować, rzucimy po prostu kulę ognia tak, żeby dotkła tylko... Dobra, powiedzmy, że... Tu. Okej, dostali za 8. Super. Sela. Pięknie. Kronan. Super. Aivu, mamy jeszcze zionięcie. Super, za 15. Arushae, trafia raz. Ale tylko raz. Lan nie trafi. Sociel, co ty tu jeszcze możesz zrobić? Beat of Lag możesz rzucić na Regila. Ragalf, może rzucić w nas kulą ognia.
Znowu tak samo rzucimy jak było. Okej, dobrze. Jakby nasz damage jest mniej ważny niż to, co zadamy potworowi i... Sela jeszcze raz, nie. Kronan, nie trafia. Potwór, Aivu. A Ruszaj to wykończy, mówię wam, ona trafi. Jeszcze stoi potworzysko. Okej. Dotyk dobra na Regilu. Poczekamy. I Regil. Jest! Udało się! Zbieramy pułapkę. A w środku 327 diamentu, pyłu z diamentu. 327. 5700, ale to się opłacało. To całe cierpienie, cały ten ból, różdżka, kwasowej strzały, 3 jadeity, podręcznik zdrowego, silnego zdrowia, tak? Który powoduje, że jak przeczytamy go, dostajemy plus 2 do kondycji. Oraz jakiś niezidentyfikowany pierścień. Proszę bardzo. Wynosimy się stąd w ogóle. Wychodzimy stąd natychmiast. I co to za pierścień? Gdzie jest nasz pierścień? Halo? Gdzie jest pierścień? Chwila. A jest, dobra, jest. Jeżeli noszący ten pierścień ma umiejętność rzucania spontanicznych czarów, dostaje możliwość rzucania tych czarów. Spiked Pit, Stone Skin, Acid Pit. Czy my to możemy użyć? Nie wiem. Ring Piromanii, Ring Przyzywania. Dobra, spróbujmy. Ja nie wiem, czy Ragalf do końca ma taką możliwość. Nie sądzę. Ale zrobiliśmy to. Udało się. Czy możemy udać się na spoczynek? Spoczynek chyba już będzie nas kosztował. Dokładnie. Po odpoczynku włączy nam się poziom korupcji. Większy. Więc już nie będziemy odpoczywać w tym miejscu. To by było na tyle. Myślę, że najwyższy czas ruszyć dalej. Do otchłani. Podobno mogę do tej lokacji wrócić później, tak pisaliście, więc chyba zamierzam z tego skorzystać. Chyba wrócę tutaj później. Zagadka Midnight Fiend rozwiązana, a my... My ruszamy do Nexusa. Mam tutaj coś jeszcze do zebrania? A mam! Kilka przedmiotów. Tak jest. I jeszcze przyzwewacz. Ja sobie tutaj w sumie mogę zapisać to. I może jak mnie znajdzie, to jeszcze spróbuję z tym Playful Darkness, o którym mówiliście. Ale póki co drużyna rusza dalej. Albo nie, bo się Lan zakręcił. Opuszczamy to miejsce. The commander has stepped through the rift and now there is no going back. Onward to solitude, to the unknown, to the abyss. Ragalf przeszedł przez portal i nie ma już powrotu. Trzeba ruszać przed siebie, w samotność, w nieznane, w otchłań. Co się dzieje? Ragalf chyba otrzymał nowy poziom mityczny. Pojawił się anioł, Hand of Inheritor, który ma nam towarzyszyć. I drużyna rusza gdzieś
faktycznie w nieznane. Przed nami Archanioł. Czempionie, co za niesamowita sytuacja. Czuję wzrost siły w tobie w momencie, w którym przeszedłeś przez portal. Byłem tam. Szedłem za twoimi krokami prosto w otchłań. Ale nagle poczułem się tak, jakbym znajdował się na błogosławionych ziemiach wyższych planów. Więc to tu prowadził portal, mówi anioł, rozglądając się dookoła ponurego krajobrazu, który rozciąga się przed drużyną. To kraina najbardziej sprytnych z demon lordów. Ta lokacja jest mi znana, ale ten fakt ani nie przynosi mi pocieszenia, ani radości. Otchłań. Ze zimnym zrozumieniem Ragalf orientuje się, jak daleko od niego jest teraz Abdar i jak złowrogie jest to miejsce wszystkiemu temu, w co Ragalf wierzy. Uczciwość, jedność, obowiązki i społeczność. Te słowa brzmią pusto w otchłani. Czy są tu jakieś miasta? Zdaje się być niemożliwym wyobrażenie sobie, żeby demony założyły prawdziwe miasto. Prawdopodobnie istnieją tu jakieś przerażające parodie, stworzone bez żadnych kształtów, najeżone skorpionami. Ajwu rozgląda się dookoła, nasza smoczyca. Na jej pyszczku widać strach i zdaje się, próbuje się skulić w kuleczkę. Arushae zaczyna szeptać. Otchłań, przysięgałam sobie, że nigdy tu nie wrócę. Wszystko uderza tutaj we mnie starymi wspomnieniami. Wszystko wręcz krzyczy. Krzyczy do mnie, że to mój prawdziwy dom. Pewnego dnia wtrąca się Regil, rozglądając się dookoła. Wszyscy ci, którzy są praworządni, ruszą w marsz do tego planu i zmiażdżą jego mieszkańców w pył. Niestety, my nie będziemy żyć tak długo, żeby doświadczyć tego dnia, ale możemy zbliżyć ten dzień do prawdy, wypełniając naszą misję. Jaki jest nasz plan? Zapyta Ragalf. Potrzebujemy znaleźć źródło kryształów Nachydrianu i zniszczyć to źródło na zawsze, jeżeli to będzie możliwe. Wiemy z całkiem dużą dozą pewności, że to właśnie stąd kryształy były przenoszone do Rany Świata. Co musimy zrobić teraz, to dobrze się rozejrzeć, kontynuuje Archanioł. Musimy zrozumieć, czym jest to miejsce i co oni tutaj robili z kryształami. Czy je tutaj tworzyli, czy wykopywali, czy przyprowadzali je tutaj z innych miejsc. Chciałbym też wiedzieć, kto dowodzi demonami po tej stronie portalu. Możemy odnaleźć ślady tej osoby, albo nawet jakieś dokumenty, czy też świadków. Co mi możesz powiedzieć o tym miejscu? To Wyspy Północy. Kraina Nocticuli, Pani w Cieniu. Każdy zakątek otchłani jest obrzydliwy na swój własny sposób, ale to miejsce, w tym miejscu naprawdę, dosłownie, chodzi się po martwych ciałach. Anioł wykonuje gest w kierunku otaczających nas przeklętych ziem swoją żelazną rękawicą. Na ciała demon lordów, którzy zostali tutaj zamordowani zdradziecko. Każdy potwór zabity przez Nocturne staje się wyspą, taką jak ta, na której teraz stoimy. To miejsce zdaje się być stworzone specjalnie do tego, żeby niszczyć i korumpować umysły sprawiedliwych. Chodzi mi o to, że demon lordowie są naszymi wrogami, a ich śmierć powinna sprawić nam przyjemność. Ale gdy patrzę na to czarne niebo, zaczynam rozumieć, że czasami śmierć zła może stworzyć jeszcze większe zło. Dlaczego Noctulla zabiła innych demon lordów?
pożądania mocy, oczywiście, odpowiada mi anioł. Każde nowe morderstwo, które popełnia, rozszerza jej krainę, a im większa jej kraina, tym większa jej moc. Ambicje pani w cieniu są ogromne i nie zna ona łaski, więc ten archipelag stał się o wiele większy niż początkowo było przez całe milenia, w których tutaj rządziła. Co Nocturna ma do wspólnego z inwazją na Golarion? Nie mam pojęcia. Przed tym posągiem, który widzieliśmy w Midnight Faint, nie widziałem żadnych jej śladów w ranie świata, ale to mnie jakoś nie dziwi. Pani w cieniu bardzo ceni sobie ukrycie oraz sekretne spiski. Nie byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że to ona wspomagała Baphometa i Deskarego od pierwszych dni inwazji. Rozumiem. Do przodu. Uważaj na siebie, czempionie. Będę na ciebie czekał. Mamy nowe poziomy mityczne. Nie udał mi się jeden quest i... Tak, to jest quest związany z Deranem. I jakby na to byliśmy przygotowani. Okej, zatem rozpoczynamy nową przygodę. Tym razem w Otchłani. No nieźle się to zapowiada, nie powiem. Najpierw jednak poziomy mityczne.